Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, seria Mistrzów Świata i został nam tutaj e, aktualny Mistrz Świata Magnus Carlsen, który... W 2013 roku spotkał się z Wizwanatanem Anandem przy szachownicy. Ta partia utkwiła mi w pamięci, dlatego też zaprezentuję Państwu, jak ona przebiegła. Zapraszam serdecznie. Powiem tylko, że Carlsen, no naprawdę przejaw talentu ogromnego i e, po prostu błyskotliwości w tych szachach geniuszu, to co on robi na szachownicy. To przechodzi ludzkie pojęcie, zapraszam serdecznie tutaj, e, zwyczajny ruch e4. W ogóle taka e, gra Carlsen'a, e, muszę powiedzieć, jest niezwykle prostą grą. Znaczy, chodzi mi o to, że on wykonuje proste posunięcia, a zarazem piekielnie mocne. I w tej partii też tak się zadziało. e4, c5, skoczek, f3, d6, zagrał Anand, goniec na b5, szach. No, Carlsen tutaj e, próbuje grać troszeczkę inaczej e, niż e, konkretne tutaj e, główne warianty typu D4. Goniec b 5 z szachem. Goniec e, tutaj się zasłonił i po prostu wymienił gońce. Hetman wybił. No, Hetmanem można wybić oczywiście, bo później skoczek skakuje na C6, więc to jest normalne odbicie. E, I posunie C4. Czy coś nam tego, to, ta, ta pozycja nie przypomina? Otóż. E, tego typu ustawienie powoduje takie strategiczne podejście do sytuacji. Czyli zobaczcie, został czarnopolowy goniec, a Karlsen już ustawił pionki centralne na białych polach, chcąc przy tym gońcem tańczyć pomiędzy tymi pionami. To znaczy, ja tak sobie to tylko kalkuluję, że strategicznie będzie wyglądało to spoko. Aczkolwiek czarne też nie mają tu żadnych problemów, pragnę nadmienić, bo goniec na przykład może zagrać przez G7 i fajnie strzelać, mimo że będzie miał tu pionki ustawione na czarnych polach, niczemu to nie przeszkadza, a może czasem pomóc, bo czasem skoczek skakuje na C6 i na D4. Skoczek zagrał na F6 w tym wypadku, skoczek na C3 bronimy, G6 i posunięcie D4. Od razu ten pionek idzie do góry, fajnie, no tradycyjnie to jest normalny ruch sycylijski, bicie, bicie i goniec G7, moi drodzy. <laughs> Najmocniej przepraszam, tutaj F3 ze strony Carlsona. Czasami takie tutaj przeciągi po tych diagonalach są niezwykle nieprzyjemne i trzeba bardzo na nie uważać, ale zauważcie, że Hetman stoi na polu D7, a nie na D8. Bo jakby był już na D8, to już się pojawiały jakieś tutaj opcje na B6, jakieś czasem poświęcenia na E4, czasami skoczek na G4 wskakuje i wspólnie z gońcem tutaj Hetman sobie dobrze radzi w centrum, atakując tego skoczka na D4. Hetman zagrał na C7. I posunięcie B3. Tutaj białe wszystko zdążyły, moi drodzy. Czasami gramy gońcem na E3, czasami gońcem na B2. Hetman A5. No ten Hetman trochę potańczył. Zauważmy jedno posunięcie, drugie, trzecie. Już w debiucie, w dziesiątym ruchu robi ruch na A5. Goniec zagrywa na B2. Tu się wszystko broni, wszystko jest w porządku. Gońce konfrontują tu się na diagonali. Skoczek zagrywa na C6 i po prostu rozszada. Moi drodzy. E Roszada jest bezpiecznym ruchem. Można by też zauważyć, że czasami jest takie poświęcenie na E4, ale to zostawiam Wam. To poświęcenie jest absolutnie niedobre, gdyż tutaj z tempem na pewno zbijamy skoczka. Warto sobie policzyć materiał. Ale jeszcze jest taki ruch jak Hetman B6, i tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść właśnie tutaj w ten wir. Ten znaczy, można powiedzieć, w tę, w tę odsłoniętą diagonalę. Tu się nic nie dzieje. Dlatego, że mamy ruch obronny z tempem skoczek A4. Atakując hetmana jednocześnie bronimy skoczka, więc tutaj jest wszystko w porządku. No ale w partii nastąpiła u Ananda Roszada, czyli koniec rozwoju. I teraz Magnus Carlsen musi się zastanowić, znaczy on wie jak grać, my musimy się zastanowić jak dalej grać tę pozycję. No bo tutaj tak naprawdę białe mają troszeczkę więcej przestrzeni w centrum, swobodniejsza pozycja. Ale czarne myślę, że też nie narzekają. Większość osób prawdopodobnie by zagrała taki ruch skoczkiem na D5, i w bardzo wielu przypadkach te partie kończą się remisem. W bardzo wielu przypadkach, moi drodzy, Carlsen zagrywa inaczej. Skoczek zagrał z C3 na E2. No, manewry, manewry. Według silnika nie jest to, znaczy jest to normalny ruch, lecz silnik bardziej wskazywał na D5. Dlaczego? Pytajcie moi drodzy silnika, nie moja bajka. Mi się podoba podejście ludzkie tutaj Magnusa do partii i manewry. Wieża zagrała z F na D8. No właśnie, ciekawe po co ta wieża tu zagrywa, skoro i tak pionkiem na D5 nie zagra, bo tu jest bardzo mocne bardzo mocna obrona. Lecz czasami są takie opcje jak E6 D5, trzeba też uważać. Goniec zagrał na C3, odpędzając hetmana. Hetman B6. No i oczywiście widzimy, że jest tutaj związany skoczek, więc królem spokojnie odchodzimy. Normalne zagranie w tego typu strukturach. I moi drodzy, teraz Anand zagrywa takie posunięcie, które nieco zaskakuje, ale też trzeba być na te posunięcie przygotowanym. Magnus Carlsen był przygotowany na pewno. Jest to ruch D5. Mimo wszystko czarne zagrały ruch D5. O co chodzi? Pytanie jest takie, czy można zbić tym pionem lub tym pionem? Sprawdźmy oczywiście. Jeżeli byśmy zbili tym pionem, czy tym pionem, bez znaczenia czarne robią dokładnie to samo: e, zrobiłyby to samo. Po wybiciu na D5 po prostu skoczek wybija. Tak, tak. Skoczek wybija pionka i okazuje się, że po wybiciu figury wieża zbija na d5 i tutaj są problemy. Tego typu, że zwyczajnie czarne odbijają figurę, a ich figury zaczynają żyć tutaj i panoszyć się na szachownicy. No i pozycja białych myślę, że mało przyjemna byłaby, bo Carlsen zagrał inaczej. Wybił skoczkiem na C6. Oczywiście pionek tutaj nie wtrąca żadnego bicia, bo tutaj skoczek kasuje od razu wieże. Więc trzeba odbić na C6. I teraz, moi drodzy, poszukajcie dobrego zagrania. No to jest taka pozycyjna troszeczkę gra, ale poszukajmy dobrego zagrania mistrza świata. Jak tutaj Carlsen zagra? Otóż no trzeba zwrócić uwagę, że jest związanie i trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Ale jak hetman gdziekolwiek odejdzie, znaczy może nie gdziekolwiek, gdzieś powiedzmy odejdzie typu na C2, no to tutaj jest bicie, albo tutaj jest bicie i te pionki są nieco szarpnięte. Otóż hetman zagrywa na E1. Jakże to jest sprytne posunięcie. Zobaczcie co grozi. Gojec A5. No takie... Proste zagranie, prawda? I jak grać dalej? No właśnie, tutaj silniki odpowiadają, żeby grać no nie A4, tylko A5, ale tak nie chce się za bardzo pionka stawiać na czarnym polu, jeszcze jak na niego zerka tutaj goniec, prawda? No i cóż, Anand zagrał wieżą na, na C8. No i teraz Carson przechodzi do. Tak, do ataku, moi drodzy. Takie tradycyjne posunięcie E5 jest dobrym zagraniem. Tutaj skoczek zagrał na E8. Jeżeli by zagrał na D7, to tak samo by białe zagrały jak w partii. Czyli E6, moi drodzy. Tak, w tego typu strukturach y, takie poświęcenie pionka jest y, no, troszkę intuicyjne, ale też takie normalne z jednej strony, gdyż chcemy dobrać się do króla, osłabić pionki. Jeżeli te pionki będą na będą zdublowane, no a tak, tak też poszło oczywiście, no to łatwo się takie pionki atakuje, w miarę łatwo, szczególnie, że skoczek wskakuje zaraz na F4, no dobrym zagraniem, lepszym zagraniem tutaj dla czarnych byłoby zagranie na przykład F6 lub F5 pionkiem, no no cóż, łatwo nam się teraz to mówi, jak analizujemy w partii. Na pewno jest to o, o, o trudniej o decyzję. No, Anat postanowił wybić, nie czując może zagrożenia za bardzo. No, i Karlsen zagrał skoczkiem na F4. Nie, chodzi o to, że po wymianie ten Hetman nie schodzi niestety z tej linii. I dalej czarne mają pionka więcej, lecz no, skoczek jest zdecydowanie lepszy od tego. No, i król może mieć tutaj. Niezbyt kłopoty. D4. Takie wtrącenie tutaj zauważył Anand. No i moi drodzy, tutaj Carlsen zagrał Hetmanem na D2, lecz lepszym zagraniem byłoby zagranie na E1 z bezpośrednim atakiem. Miał tutaj inne zamiary, mistrz świata. Po takim ruchu spokojnie byśmy odbili. Pozycja dla białych jest myślę, że bardzo satysfakcjonująca. Z tego względu, mimo wszystko, że tu jest pionek wolny. To po linii E sobie świetnie gramy. Skoczek zawsze może przemanewrować na E4. Można czasami sobie tutaj pójść pionkiem F4, F5, poatakować króla. Myślę, że. Bardzo przyjemna pozycja dla białych. No cóż, ale Magnus miał inne tutaj plany. Zagrał Hetmanem na D2, poszło C5, moi drodzy. I ostatnia figura wchodzi do gry. Wieża E1 atakując pionka. I oczywiście blokując ruch E5 czarnych. Skoczek na G6. Ok, i teraz ruch, który mi się niezwykle podoba. Tutaj chwilę was z tym zostawię. Pomyślcie. Proszę, pomyślcie, co byście w tej sytuacji zagrali, jakbyście byli na miejscu Magnusa Carlsena. Podpowiem, że jest to ruch taki pozycyjny, strategiczny nieco. No, na pewno takich ruchów nie lubimy, szukaczy. Znaczy, na przykład ja bardzo lubię, ale wiem, że taktyczne ruchy są bardziej widowiskowe niż techniczne. No i to jest ruch G4. Myślę, że to nie jest trudne posunięcie aż tak bardzo. Jaki jest cel tego posunięcia? Zauważmy. Skoczek nie ma gry kompletnie. E, odsłonił tutaj Carson króla, lecz ten król jest no, całkowicie bezpieczny. Tych figur troszkę się już wymieniło na szachownicy, a więc y, można sobie pozwolić troszeczkę na nonchalancję, chociaż ten ruch jest całkiem dobry, normalny, nie jest jakiś wariacki. Bierze zagrała na C6. No i tutaj by mi się bardzo podobał ruch. Carlsen go nie wykonał, ale skoczek d3 jest godny uwagi. Zauważcie, ten skoczek blokuje pionka wolnego, a na d3 no nie dość, że troszeczkę tutaj, no może to nie jest teraz takie bardzo istotne, ale zauważalne, no broni swojego obozu, ale przede wszystkim uderza w obóz przeciwnika w centrum. Taki skoczek na d3 to jest y, skarb, moi drodzy, na szachownicy. No Carlsen nie zagrał tym y, skoczkiem na d3, tylko zagrał na h na bandę. No, tym się charakteryzuje mistrz świata, że in, idzie sobie troszeczkę innymi ścieżkami. Yy, inne opcje ma tutaj w głowie. Myślę, że Anant liczył na skoczek D6, liczył generalnie ten ruch, ale skoczek H3. Dlaczego skoczek H3 poszedł na bandę. Zaraz się dowiemy, moi drodzy. Skoczek zagrał na E8 i Hetman skoczył na H6. No właśnie, teraz już widzimy założenia białych. Skoczek chce wskoczyć i tutaj dać mata. Skoczek zagra na F6, broni H7, mimo wszystko konsekwentnie skoczek G5. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Biedny skoczek z F6 musi bronić tylko H7, a skoczek z G5 nie dość, że atakuje na H7, to jeszcze broni dobrze swojego pionka na F3. I no i oczywiście atakuje też na E6. D3 zostało zagrane. No jakaś próba tutaj, kontr ze strony Ananda, lecz to się wiąże z takim posunięciem. Wieża E5, moi drodzy. Wieża E5 i teraz grożą niesamowite pułapeczki, mimo że pozycja wygląda tak. No, wiadomo, że lepiej dla białych, ale już grożą pewne opcje, już pokazuje o co chodzi. Jeżeli w tej pozycji król zagrałby na przykład przepraszam, nie król, tylko wieża zagrałaby na D8, bo to się nieco narzuca, żeby tego pionka doprowadzać, to jest niespodzianka dla czarnych. Może tę niespodziankę spróbujcie znaleźć sami. Okej, okay, moi drodzy, ten ruch to skoczek H7 Nietrudny ruch, a wieża tutaj spełnia bardzo ważną rolę Po wybiciu, no bo raczej wybić trzeba, jest szach I gdzie król nie zagra, czy na H8, czy na F8 Gramy wieżą na H5, zobaczcie, ta wieża tutaj wspomaga Hetmana w ataku Oczywiście patrzymy ruch król F8, bo po H8 już tutaj gramy Jest matnie unikniony, więc po tym posunięciu E, oczywiście można by było jak najbardziej wybić, ale wieża H5 jest w porządku, dlatego że jak skoczek zagrywa na F6, to jest tam mat w dwóch posunięciach, więc po takim ruchu, na przykład E5, Hetman mógłby wybić. Tu się białe, e, bawią za darmo, e, nie wiadomo za bardzo co grać. Powiedzmy, król ucieka e, i wieża spokojnie mogłaby wybić pionka, na przykład wieża E6, można by było dać szacha, król D7 e, i król na przykład F, Hetman F5. Zobaczcie, że tutaj grozi bicie, tu jest związanie. E, wygrana pozycja białych bezapelacyjnie przewaga pionów, pion nie dochodzi absolutnie, no tak mogłoby być moi drodzy tak nie było, król zagrał zatem na H8 i co dalej gra Magnus Carlsen Magnus Carlsen zagrał wyżą na D1 spokojnie w tym momencie i Hetman na A6 i czy dacie wiarę, że po jednym teraz posunięciu czarne poddały partię kto zgarnie ten ruch, ten jest mistrzem świata. No, moi drodzy, oczywiście nie mistrzem świata, ale naprawdę szapoba. Znaćcie ruch, po którym się poddały czarne. No, mam nadzieję, że zatrzymaliście sobie materiał. Już pokazuję. Jest to posunięcie A4. Mam nadzieję, że większość osób zaskoczyłem tym ruchem i, i Alan się poddał. Pytanie, dlaczego? Ta partia do, dowodzi przewagi w ogóle figur w grze. Jednej i drugiej strony, znaczy jednej strony na drugą. O co chodzi? Teraz tak, nie można ani wierzą na D6, ani na D8, bo jest skoczek F7 z widełkami. Tu grozi wzięcie Piona, skoczek jest przywiązany, Hetman atakuje na H7 razem ze skoczkiem. I białe mają normalne posunięcia. Na przykład, jakby czarne grały sobie na przykład Hetman C8 z planem wymiany Hetmanów. Wieża wybija pionka Hetman F8. Co robią białe? Wymieniają czy odchodzą, jeżeli atakują? W tym wypadku wymieniają absolutnie, bo po tym ruchu skoczek E6 policzmy piony, policzmy przewagę w powiedzmy w, w tym, że tutaj w aktywności figur. O, może tak to ujmę. No, na tym poziomie jest totalnie przegrana dla. Czarnych. Oczywiście na poziomie początkującym można było walczyć do końca, lecz na poziomie 2750, nie ma o czym rozmawiać moi drodzy. Pozycja końcowa wygląda następująco: fantastyczna partia ze strony Mistrza Świata Magdusa Carlsena. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.